12 czerwca 1927 roku. Łódź. Od godziny 9 rano na ulicach miasta zbierają się grupy ludzi przygotowujących się na dzisiejsze święto spółdzielczości. Zorganizowane zbiórki zgromadzone w poszczególnych dzielnicach Łodzi ruszyły przed siebie przy akompaniamencie dźwięków orkiestry. W uroczystości biorą udział poszczególne związki zawodowe wszystkich gałęzi przemysłu. Główny pochód uformował się przy wodnym rynku, po czym ruszył ulicą Piotrkowską w kierunku Placu Wolności. Na chodnikach widać porozrzucane ulotki i broszury informujące o powadze obchodzonego święta. Ale w tym samym czasie, kiedy niektórzy łodzianie tak hucznie świętowali, ulica Żgowska w Łodzi była niemym świadkiem okrutnego morderstwa. Przy ulicy Żgowskiej 46 mieści się sklep z instrumentami prowadzony przez niejaką Amalię Ciszek. Do wnętrza sklepu można wejść od frontu, natomiast od strony podwórza znajdowało się wejście do prywatnego mieszkania Ciszkowej. Oczywiście Ciszkowa nie mieszkała w kamienicy sama, posiadała cały szereg sąsiadów. Między innymi jedną z jej sąsiadek była niejaka Iżykowska, dokładniej mówiąc Janina Iżykowska. Dochodziła właśnie godzina 16, kiedy Janina wychodziła na podwórze ze swojego mieszkania. Iżykowska widziała, jak pod drzwiami Ciszkowej kręci się nieznany jej mężczyzna. Kobieta minęła go jednak bez słowa. Była bowiem przekonana, że jest to jeden z klientów Ciszkowej. Jednak kiedy Iżykowska wracała do kamienicy, drzwi do mieszkania Ciszkowej otworzyły się z impetem. Z wnętrza lokalu wybiegł ten sam, widziany przez nią wcześniej mężczyzna. Po chwili w progu pojawiła się Amalia, trzymająca się za klatkę piersiową. Jej sukienka była splamiona krwią. Z jej ust wydobywa się krzyk: "Zabił mnie!" Przerażona Iżykowska, szukając pomocy, krzyczy ile sił w płucach: "Trzymajcie tego łobuza, on zabił Ciszkową!" Wrzaski z kolei zaalarmowały Luizę Hegebaumową, sąsiadkę, a jednocześnie bliską znajomą Ciszkowej. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że nazwisko kobiety często było przekręcane w prasie. Możemy ją chociażby odnaleźć jako Hangerhartową czy Hegenbartową. Ciężkie w odbiorze nazwisko zapewne było mylnie przedrukowywane przez dzienniki opierające się głównie na przekazach słownych. Pogrzebałam trochę w internecie i wydaje mi się, że najprawdopodobniej kobieta mogła nazywać się Hegenbart. Po dziś dzień bowiem w Łodzi żyją trzy osoby o właśnie takim nazwisku. To oczywiście jeszcze o niczym nie świadczy, ale dla spójności tej całej historii przyjmijmy, że sąsiadka Ciszkowej nazywała się Luiza Hegenbart. Hegenbartowa, widząc Amalię leżącą w kałuży krwi na progu swojego mieszkania, przy pomocy Iżykowskiej wnosi ranną do pokoju. Obie kobiety kładą Ciszkową na posadzce. Mniej więcej w tym samym czasie Henryk Nowakowski, kolejny z lokatorów kamienicy przy ulicy Żgowskiej 46, stał przy bramie budynku. W pewnym momencie zauważył, jak wybiega z niej nieznany mu osobnik z pokrwawioną marynarką. Gdy po kilku sekundach do uszu Nowakowskiego dotarł krzyk Iżykowskiej, mężczyzna, niewiele myśląc, ruszył w pogoń za uciekinierem. Gonitwa nie trwała długo. Już przy ulicy Żgowskiej 40 uciekinier skoczył na parkan otaczający podwórze. Nowakowski wykorzystał ten moment. Chwycił mężczyznę za nogawkę i jednym susem przeskakując parkan. Obaj mężczyźni runęli na ziemię. Nowakowski próbował zatrzymać sprawcę zbrodni, ale ten nie dawał za wygraną i wił się na wszystkie możliwe strony. Dla osoby postronnej, patrzącej z boku, cała ta szarpanina mogła wyglądać na bójkę dwóch opryszków. A tak się dziwnie złożyło, że przypadek sprawił, iż nieopodal przechodził patrol policji, który zmierzał właśnie na komisariat numer 14 Policji Państwowej w Łodzi.
Posterunkowy Malarowski oraz posterunkowy Janicki obezwładnili obu mężczyzn, chcąc dokonać ich aresztowania. Nowakowski szybko jednak wyjaśnił mundurowym sytuację, na skutek czego Janicki dokonał aresztowania podejrzanego, a Malarowski udał się do mieszkania Amalii Ciszek. Kiedy Malarowski przybył na miejsce, Ciszkowa była jeszcze przytomna. Na pytanie odnośnie tego, czy znała sprawcę, odparła, że nie wie, kim był bandyta. Posterunkowy szybko rzucił okiem na miejsce zbrodni. Na szafie stojącej przy drzwiach wejściowych zauważa zakrwawiony nóż Szewski. W dłoni rannej kobiety leży srebrna harmonijka ustna, która jak się okazało wypadła mordercy w chwili napadu, a którą zauważyła Ciszkowa. Kiedy w mieszkaniu pojawiają się wezwani na miejsce medycy, Amalia Ciszek była już nieprzytomna. Na ciele kobiety stwierdzono 4 rany kute. 3 zostały zadane w okolicy piersi, 1 została zadana w głowę. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala Izraela i Leony Poznańskich. Szpital ten zresztą działa po dziś dzień, obecnie nosi on jednak imię Seweryna Sterlinga. Niestety na ratunek było już za późno. Amalia Ciszek umiera pół godziny po tym, jak dotarła do szpitala. Przeprowadzona autopsja wykazała, że rana śmiertelna została zadana poniżej obojczyka. Ostrze zostało wbite na głębokość 6 cm, uszkadzając przy tym serce denatki. W międzyczasie Malarowski wrócił na posterunek. Wraz z posterunkowym Janickim oraz posterunkowym Szczuką przystąpił do przesłuchiwania aresztowanego. Mężczyzna szybko przyznał się do morderstwa. Przedstawił się jako Stefan Starczewski. Był 26-letnim mężczyzną, który przed laty pracował w zakładzie szewskim Kluczkowskiego, mieszczącym się przy ulicy Żgowskiej 32. Obecnie jednak od roku był bezrobotny. Starczewski już na samym początku wyznał prawdę, opisując motyw oraz przebieg zbrodni. Jak zresztą stwierdził, miałem zabić ją w czwartek, ale wolałem w niedzielę, kiedy w sklepie nikogo nie będzie. Zabiłem Ciszkową. Ciszek kazał. Według zeznań aresztowanego mężczyzny został on wynajęty przez męża zamordowanej. Felix Ciszek, dowiedziawszy się, że Starczewski ciężko choruje i nie może opłacić swoich lekarstw, no nie miał za bardzo nawet z czego, w końcu nie miał pracy, to też zaoferował mu 1000 zł w zamian za usunięcie żony. Felix i Amalia pobrali się bowiem 25 lat wcześniej. On miał wtedy zaledwie 19 lat, ona 30. Najprawdopodobniej był to czysty układ biznesowy. Takich małżeństw w 20-leciu międzywojennym było zresztą na pęczki. Amalia, która była matką kilkorga dzieci, najprawdopodobniej dość szybko została wdową. Być może wraz ze śmiercią męża stała się właścicielką nieruchomości przy ulicy Żgowskiej 46. Dla 19-letniego wówczas Starczewskiego była to nie lada okazja. Nawet jeżeli małżeństwo Ciszków zostało zawarte jako czysta transakcja biznesowa, to para przez ponad 20 lat żyła jako przykładne i zgodne małżeństwo. Wspólnie prowadzili sklep z instrumentami, który przynosił im dość spore dochody. Większe zgrzyty zaczęły się w roku 1926, kiedy to Felix poznał Józefę Wieczorkowską, 44-letnią żonę właściciela posesji przy ulicy Żgowskiej 92. Józefa była matką trojga dzieci, dokładniej mówiąc to chłopców. Najmłodszy z nich w roku 1927 miał dopiero 12 lat. Kobieta jednak, zakochawszy się w Feliksie Ciszku, postanowiła opuścić swoją rodzinę i rozpocząć nowe życie u boku kochanka. Ponieważ Wieczorkowscy byli dość majętni, Józefa sprzedała jedną z ich wspólnych nieruchomości w powiecie sieradzkim, a za zdobyte pieniądze kupiła 16-morgowe gospodarstwo z młynem we wsi Jasienna. Niektórzy dziennikarze twierdzili nawet, iż pieniądze zdobyte ze sprzedaży nie wystarczyły na zakup posiadłości, dlatego też kobieta miała wykradać brakującą gotówkę swojemu jeszcze obecnemu mężowi.
Kupiony młyn kosztował zresztą niemało. Jego wartość rynkowa wynosiła wtedy około 20 tysięcy złotych. Część źródeł twierdziła, że to nie Wieczorkowska była właścicielką gospodarstwa, ale właśnie jej kochanek. Jednak patrząc na to, że Ciszek podobno przygotowywał się do rozwodu i podziału majątku z Amalią, no to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że to jednak właśnie Wieczorkowska zakupiła nieruchomość. Zwłaszcza, że pomimo ucieczki od męża, to Wieczorkowski dość łagodnym okiem patrzył na swoją małżonkę. Podobno nawet czynił starania, by kobieta wróciła do rodziny, chociaż szczerze mówiąc, to patrząc na jej zachowanie, to tak ona raczej zbyt chętna do tego nie była. 5 czerwca 1926 roku opuściła mieszkanie przy ulicy Żgowskiej. Spakowała do podręcznego bagażu kilka sukienek i bielizny, informując przy tym swojego męża, że idzie do Krawcowej. Wizyta jednak jej się chyba trochę przeciągnęła, ponieważ do domu już nie wróciła. Nawet dzieci zdawały się nie zaprzątać jej myśli, bowiem od jej wyprowadzki, a w zasadzie to chyba nawet ucieczki, minął rok, a przez ten czas kobieta odwiedziła swoich synów zaledwie 2 razy. Miała być przy tym wyjątkowo chłodna i nie wykazywać większego zainteresowania ani swoim jeszcze obecnym mężem, ani swoimi latoroślami. Można tutaj powiedzieć, że kobieta, kiedy poznała Ciszka, a w zasadzie kiedy się z niej wyprowadziła i uciekła, to praktycznie zerwała wszystkie kontakty ze swoją rodziną. Jej kochanek, Feliks Ciszek, również zresztą nie miał najlepszej reputacji. Co prawda po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miał być przykładnym obywatelem, nawet swego czasu pracował jako prezes klubu sportowego Odrodzenie, ale za czasów okupacji niemieckiej był uznawany za szpiega. Ciszek miał się dać we znaki mieszkańcom Hojen, od których stale wyciągał łapówki, a w aktach zemsty potrafił nawet składać donosy. Kiedy w roku 1926 Ciszek nawiązał romans z Wieczorkowską, początkowo nie traktował tej znajomości poważnie. A przynajmniej nie na tyle, by opuścić dla niej żonę. Życie Ciszków było bowiem zgodne i spokojne. Co prawda para nigdy nie doczekała się wspólnych dzieci, jednak nie spędzało im to snu z powiek. Prowadzili dobrze prosperujący interes i wiedli spokojne życie. Sąsiedzi z kamienicy przy ulicy Żgowskiej 46 nigdy nie słyszeli, by z mieszkania dochodziły jakiekolwiek odgłosy awantury czy chociażby nawet podniesionego głosu. Ale kiedy do Amalii zaczęły docierać plotki rozpowiadane przez sąsiadów, według których Feliks miał dopuścić się zdrady małżeńskiej, wtedy też na wizerunku do tej pory tego zgodnego małżeństwa pojawiły się istotnie widoczne rysy. Amalia była w stanie zrozumieć wiele, ale takiej zniewagi nie potrafiła wytłumaczyć. W końcu po wielu kłótniach para zdecydowała się na separację, a Ciszek wraz z Wieczorkowską przeprowadził się do Jasiennej. Często jednak odwiedzał Łódź, najprawdopodobniej uzgadniając z Amalią kwestie rozwodowe. Nie do końca tutaj jasne jest, jak do potencjalnego rozwodu odnosiła się sama Amalia, ponieważ część źródeł donosiła, iż pogodziła się ona z wyprowadzką męża, zresztą nie miała zbyt dużego powodu, by tego nie zrobić. Miała swój własny, dobrze prosperujący biznes, potrafiła zarobić na swoje utrzymanie, no i o dach nad głową też nie musiała się martwić. Inna wersja twierdziła, iż Ciszkowa robiła swojemu mężowi problemy, nie chcąc podpisać papierów rozwodowych, ale patrząc na te wszystkie doniesienia i łącząc je w jedną taką spójną całość, no to osobiście wydaje mi się, że najprawdopodobniej to właśnie trzecia wersja mogła być tą prawdziwą. A jak brzmiała trzecia wersja? Trzecia wersja mówiła, że Amalia może i nie była zachwycona potencjalnym rozwodem, jednak pogodziła się z utratą męża. Znajdowała się w dość dobrej sytuacji materialnej i mężczyzna nie był jej niezbędny do życia.
Nie była też zresztą samotna, ponieważ żyła w bardzo dobrych stosunkach ze swoimi sąsiadami, a piętro wyżej, czy też chyba trzy piętra wyżej, zależy to oczywiście od źródła, mieszkała nawet jej daleka krewna o nazwisku Sobieraj, która starała się codziennie zaglądać do Amalii. Kościół niezgody miał być tutaj wspomniany sklep z instrumentami. Najprawdopodobniej Ciszek chciał sprzedać interes, a zyski ze sprzedaży rozdzielić po połowie. Amalia nie zgadzała się na takie rozwiązanie, doskonale sobie zdając przecież sprawę z faktu, że dzięki zyskom ze sklepu nie musi martwić się o swoją przyszłość. Gdyby straciła swój sklep, to pieniądze ze sprzedaży najprawdopodobniej szybko by się rozeszły, a ona zostałaby bez środków do życia. Prawdopodobnie to właśnie w tym celu Ciszek notorycznie odwiedzał Amalię. Mężczyzna mógł mieć nadzieję, iż uda mu się nakłonić żonę do zmiany jej decyzji. Niestety, prawdopodobnie jego starania nie odnosiły na tym polu żadnego skutku. Ciszek mógł być więc sfrustrowany zawziętością swojej małżonki. I tak jak wiem, że nie lubicie spekulacji, tak niestety tutaj nie mamy innego wyjścia, jak właśnie troszeczkę sobie pospekulować, bowiem do świadków wydarzenia za bardzo już chyba nie dojdziemy. Ale czy to faktycznie było tak, że te niesnaski dotyczące sprzedaży wspólnej nieruchomości popchnęły Ciszka do zlecenia zabójstwa swojej żony? Dobre pytanie. Starczewski nie wiedział, ponieważ nigdy nie pytał Ciszka o powód jego decyzji. Według pierwszych zeznań aresztowanego, jego pierwsze spotkanie z Feliksem Ciszkiem miało się odbyć 25 marca 1927 roku na Górnym Rynku. Ich spotkanie miało być zupełnie przypadkowe. Ciszek znał się ze Starczewskim jeszcze z czasu, gdy ten drugi pracował w zakładzie szewskim przy ulicy Żgowskiej 32, ponieważ podobno Ciszkowie, jeszcze jako takie zgrane małżeństwo, mieli dość często przynosić buty do naprawy, stąd też Ciszek pamiętał byłego pracownika. Po krótkiej rozmowie Starczewski przyznał się swojemu rozmówcy, że ostatnio ma problemy finansowe. Choruje, jest bez pracy i utrzymuje się jedynie z zapomogi, która wynosiła 10 zł tygodniowo. Wtedy to też Feliks miał zapytać Stefana Starczewskiego, czy nie chciałby podjąć się zlecenia, za które on zapłaci mu aż 1000 zł. Taka kwota wręcz zwalała z nóg osobnika pokroju Starczewskiego, dlatego mężczyzna zgodził się bez mrugnięcia okiem. I nawet informacja o tym, iż zlecenie ma polegać na zamordowaniu Amalii Ciszek, jakoś tak nie zniechęciła go do podjęcia się zadania. Ale na tym jego dyskusja z Ciszkiem się zakończyła. Panowie mieli spotkać się ponownie 9 czerwca. Ciszek miał wtedy zapytać Starczewskiego, czy ten nie mógłby w końcu urzeczywistnić planu morderstwa. Starczewskiemu nie trzeba było dwa razy powtarzać. Był skłonny od razu udać się pod wskazany adres i odebrać życie żonie Ciszka. Ale na jej szczęście, przynajmniej chwilowo, akurat tego dnia w jej sklepie znajdowali się klienci. Starczewski postanowił więc, że wróci na miejsce w niedzielę. Wtedy w lokalu nie powinno być tak wielkiego ruchu. W niedzielę 12 czerwca Starczewski zakupił nóż szewski za kwotę 70 groszy. Zaopatrzony w broń, skierował swoje kroki pod kamienicę przy ulicy Żgowskiej 46. Postanowił wejść do mieszkania Ciszkowej od strony podwórka, aby uniknąć świadków. Jak już wiemy, oczywiście z późniejszych relacji, ta sztuka mu się zupełnie nie udała, bowiem Starczewski już w momencie przybycia został zauważony przez Iżykowską. Po wejściu w głąb mieszkania Starczewski miał rozpocząć rozmowę z Amalią. Nie do końca tutaj wiadomo, o czym dyskutowali, jednak część dzienników twierdziła, że ich rozmowa dotyczyła Feliksa Ciszka. Być może Starczewski próbował nakłonić Ciszkową do sprzedaży sklepu z instrumentami. Amalia miała nie być zachwycona doborem tematu i stwierdziła, że nie ma ochoty na rozmowę. Rzuciła jeszcze, iż mężczyzna jest taki sam jak jej mąż. Według relacji aresztowanego, Ciszkowa miała podejść do niego
i go uderzyć. Nie jest to jednak oczywiście informacja potwierdzona. Starczewski mógł użyć tego argumentu, aby umniejszyć swoje zbrodni. Pewne jest natomiast, że to właśnie wtedy Stefan zaatakował. Ranna Amalia, walcząc o przetrwanie, uczepiła się marynarki Starczewskiego, chcąc uniemożliwić mężczyźnie ucieczkę. To właśnie wtedy na jego ubiorze pojawiły się plamy z krwi. Starczewski nie był w stanie uwolnić się z rąk kobiety. Zresztą patrząc na zdjęcie Amalii Ciszek, które wam tu oczywiście zamieszczę, widać, że kobieta była raczej dość tęga i mogła mieć sporo siły fizycznej. Ale i Starczewski nie dawał za wygraną. Dlatego też uciekając, dowlókł kobietę aż do drzwi wyjściowych. Wtedy też z jego kieszeni wypada metalowa harmonijka, którą przechwytuje Amalia. Starczewski automatycznie odkłada nóż na szafę i uwolniwszy się z uścisku, ucieka. Jak już wiemy, raczej zbyt daleko mu się uciec nie udało. Stefan Starczewski został osadzony w areszcie śledczym. Policjantom udało się ustalić, iż mężczyzna, pomimo swojego młodego wieku, miał już za sobą bogatą przeszłość kryminalną. Już trzykrotnie był sądzony za kradzieże. Po ostatnim wyroku wynoszącym 2 lata pozbawienia wolności miał wyjść w maju 1927 roku. I jeżeli słuchacie mnie uważnie, to zapewne zauważyliście tutaj pewną rozbieżność z zeznaniami mężczyzny. Starczewski zeznał bowiem, iż jego pierwsze spotkanie z Ciszkiem nastąpiło pod koniec marca. Jeżeli mężczyzna odsiadywał wyrok za kradzież, nie mógł być wtedy jednocześnie na górnym rynku. Starczewski przyzna później, iż nie wie, dlaczego podał taką datę, bowiem przecież jest pewny, że siedział wtedy w więzieniu, a cała ta sprawa okaże się dużo bardziej zagmatwana, niż mogłoby się na początku wydawać. Ale nie chcę tutaj wam uprzedzać wypadków. Stefan Starczewski oficjalnie zameldowany był na Chojnach przy ulicy Odyńca 30. Tam też zresztą mieszkali jego rodzice. Jak się okazało, cała rodzina od 4 lat nie utrzymywała kontaktów ze Stefanem. Mężczyzna bowiem już w wieku dziecięcym miał sprawiać problemy wychowawcze. Jedna z jego sióstr przyznała, iż Stefan kradł co tylko się dało, a w swoich kradzieżach nie odpuszczał nawet własnym rodzicom. Pewnego razu zdarzyła się bowiem sytuacja, że jej brat ściągnął ze stołu obrus, który ukradł, a później po prostu sprzedał. I żeby tutaj rozwiać wasze wszelkie wątpliwości, to też nie było tak, że Stefan był przez rodziców zaniedbywany, ponieważ Starczewscy, którzy wśród sąsiadów byli uznawani za ludzi cichych i spokojnych, a ich opinia była wręcz taka nieposzlakowana, próbowali wyprowadzić swojego syna na ludzi. To właśnie oni mieli załatwić mu nawet pracę we wspomnianym wcześniej zakładzie szewskim przy ulicy Żgowskiej 32. Ale chłopak zamiast pracować wolał pić i się bawić. Od małego zresztą było coś niepokojącego w jego zachowaniu. Coś, co sprawiało, że chłopak nie mógł dostosować się do panujących w społeczeństwie norm i zasad. To z kolei sprawiało, że Stefan był traktowany przez swoich najbliższych jako zakała rodziny. Starczewski siedział już w areszcie. Teraz tylko policja musiała aresztować jego potencjalnego zleceniodawcę. Urząd Śledczy nadał telefonogramy do wszystkich posterunków i komisariatów policji w województwie łódzkim celem ujęcia Feliksa Ciszka oraz jego kochanki, Józefy Wieczorkowskiej. Policja szybko ustaliła, że Ciszek i Wieczorkowska posiadają młyn w Jasiennej. To właśnie tam postanowiono rozpocząć poszukiwania. 13 czerwca nad ranem policja otoczyła dom, w którym, jak ustalono, przebywali podejrzani. Policja żywiła głęboką nadzieję, że informacja o aresztowaniu Starczewskiego nie zdążyła jeszcze dotrzeć do uszu Feliksa Ciszka. Aby jednak nie spłoszyć mężczyzny, policja postanowiła posunąć się do małego podstępu. Wywiadowca policyjny, pukając do drzwi, podał się za posłańca posiadającego w doręczeniu list zaadresowany na nazwisko Feliksa.
Ciszek, najprawdopodobniej oczekując informacji zwrotnej od Stefana Starczewskiego, nie wyczuł podstępu i bez cienia podejrzeń otworzył drzwi. Kiedy na progu zobaczył stojących policjantów, wydał z siebie okrzyk przerażenia i automatycznie próbował zamknąć drzwi. Mundurowi byli jednak szybsi. Uniemożliwiając podejrzanemu ucieczkę, wdarto się do środka. Ciszek, widząc, że jakiekolwiek wymówki nie mają sensu, postanowił udać zszokowanego najściem policji. Mundurowi jednak, posiadając silne podejrzenia względem Ciszka, nakazali ubrać się jemu oraz jego kochance. Przezornie postanowiono zaaresztować również Józefę Wieczorkowską. Nawet jeżeli kobieta nie brała czynnego udziału w zbrodni, to mogła posiadać przecież ważne dla śledztwa informacje. Wieczorkowska oraz Ciszek pod eskortą policyjną zostali odstawieni do Sieradza. Stamtąd czekała ich jeszcze przeprawa do Łodzi. O godzinie 19 aresztowani wysiedli z wagonów na stacji Łódź-Kaliska. Na ich nadgarstkach popłyskiwały srebrne kajdanki, a para była odprowadzana przez silną eskortę policji. Do aresztu śledczego zawiózł ich czekający pod dworcem samochód. Policja miała nadzieję, że zeznania aresztowanych pozwolą na dokładniejszą analizę motywów, które doprowadziły do wydarzeń z 12 czerwca. Niestety zarówno Józefa Wieczorkowska, jak i Felix Ciszek odmówili złożenia zeznań. Oboje zarzekali się, że nie znają Stefana Starczewskiego. Ciszek poszedł nawet o krok dalej i twierdził, że cała historia opowiedziana przez mordercę jego żony jest wyssana z palca. On bowiem nie mógł kontaktować się ze Starczewskim na kilka dni przed morderstwem, bowiem od początku czerwca ani razu nie było go w Łodzi. Policja, nie wierząc w zeznania Ciszka, jednocześnie posiadając silne przypuszczenia, iż jest on moralnym sprawcą tragedii, postanowiła przetrzymać mężczyznę w areszcie śledczym. Józefa Wieczorkowska po wstępnych przesłuchaniach została zwolniona z więzienia. Policjanci bowiem nie znaleźli żadnych dowodów przemawiających za winą aresztowanej kobiety. Wstępnie założono, iż zarówno sprawcę zbrodni, jak i zleceniodawcę czeka wkrótce sąd doraźny. Prokurator Schmidt szybko zdementował jednak te pogłoski. Sprawa morderstwa Amalii Ciszek okazała się bardziej skomplikowana niż początkowo sądzono. Tym samym oskarżonych nie można było postawić przed sądem doraźnym, gdzie zwykle rozpatrywano jedynie sprawy, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Rozprawa sądowa rozpoczęła się 30 listopada o godzinie 11:30. Powołanych zostało 30 świadków. Dość interesujący jest fakt, iż Stefan Starczewski, oczekując na rozpoczęcie rozprawy, uciął sobie drzemkę, opierając się rękami o ławę oskarżonych. Oskarżony obudził się dopiero w momencie, kiedy na salę wszedł komplet sędziowski. Zdezorientowany Starczewski, zbudzony hałasem, ze zdziwieniem rozglądał się dookoła. Na pytania sędziego odpowiadał cicho, z wyraźną obawą. Z kolei oskarżony Ciszek zdawał się być jego przeciwieństwem. Na zadawane pytania odpowiadał zwięźle, logicznie i z wyraźnym spokojem w głosie. Po złożeniu zeznań przez oskarżonych do głosu został dopuszczony obrońca Starczewskiego. Mecenas Krukowski złożył wniosek o przesłuchanie w charakterze świadków rodziny oskarżonego, która mogła mieć informacje potwierdzające niepoczytalność mężczyzny. Jeżeli Starczewski faktycznie miał problemy natury psychicznej lub, tak jak twierdziła jego rodzina, był wręcz niepełnosprawny umysłowo, byłaby to dla niego ogromna okoliczność łagodząca. Jednocześnie Krukowski prosi prokuratora, by ten nie sprzeciwiał się złożonej prośbie, gdyż ustalenie stanu umysłowego, w jakim obecnie znajduje się oraz znajdował w chwili popełnienia zbrodni oskarżony Stefan Starczewski, jest sprawą niebywale ważną, mogącą zaważyć na wyroku, jaki zapadnie w jego sprawie. A w tym miejscu przypominam, że oskarżonemu Starczewskiemu groziła nawet kara śmierci. Obrońca Feliksa Ciszka, mecenas Ertinger, popierał wniosek złożony przez obrońcę Starczewskiego, również mając wątpliwości co do jego poczytalności.
Oczywiście prokurator Żabiński stał w opozycji do obu obrońców, podkreślając, iż w toku śledztwa Starczewski dawał składne i logiczne odpowiedzi, a to oczywiście świadczy, że jego psychika na pewno była w jak najlepszym porządku. Sąd jednak postanowił przesłuchać najbliższą rodzinę Starczewskiego, chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości co do poczytalności mordercy Amalii Ciszek. Do głosu dochodzi Adam Starczewski, ojciec oskarżonego Stefana. Tutaj będzie cytat. Mam 4 dzieci. Średni Stefan przechodził wszystkie prawie choroby dziecięce. Chorował też na zapalenie płuc. Doktorzy mówili nam, że jest on nienormalny. Oczywiście lekarze nie orzekli tutaj niepełnosprawności intelektualnej jedynie ze względu na chorowitość chłopaka. Adam Starczewski zeznał bowiem również, iż od czasów dziecięcych, a nawet wczesnodziecięcych, było widać, że jego syn nie rozwija się tak, jak jego rówieśnicy. Mały Stefan zaczął chodzić dopiero w wieku 7 lat. Dla niezorientowanych powiem, że standardowo dziecko zaczyna chodzić mniej więcej w okolicach 1 roku, maksymalnie 1,5 roku. Jeżeli więc Stefan nie chodził do 7 roku życia, to już naprawdę była dosyć duża anomalia, która świadczyła o tym, że faktycznie chłopak nie rozwijał się zgodnie z tym trybem rozwoju dziecka. W wieku 7 lat zaczął też wypowiadać swoje pierwsze słowa, co też było bardzo dużym opóźnieniem. Ze względu na ten opóźniony rozwój chłopiec nauczył się czytać i pisać dopiero w wieku lat 13. Matka Stefana zeznała, iż jej syn zawsze był senny i ociężały, co zresztą dało się zauważyć również w sądzie, ta drzemka, o której wam wspomniałam chociażby. Równocześnie Stefan nigdy nie był wyjątkowo zdolny do pracy, przy czym jego matka podkreślała, iż tutaj nie chodziło o to, że chłopak był jakoś wybitnie leniwy, bo widać było, że starał się, przynajmniej na początku, jednak jego umiejętności były zdecydowanie okrojone. Dość obszernie o swoim bracie wypowiada się tutaj Genowefa Krzepkowska. Użyję tutaj cytatu, który chyba najlepiej zobrazuje to, jak Stefan był widziany oczami swojej rodziny. Brat chciał się uczyć. Rodzice przyjęli nawet korepetytora. Chłopiec nie robił jednak żadnych postępów w nauce. Korepetytorzy mówili, że szkoda na niego wydawać pieniądze, bo on się niczego nie nauczy. Rodzice bili go nawet, ale to nic nie pomagało. Oddano go do szewca, gdzie terminował, lecz i tu nie robił nic, tylko spał. Przychodził tak od jednego majstra do drugiego, majaczył ciągle o jakichś pieniądzach zakopanych w dołku przez jakąś nieznaną kobietę i mówił o strachach, które go męczą po nocach. Po zarządzonej przerwie przystąpiono do szybkiej analizy psychiatrycznej oskarżonego. Doktor Hurwicz próbował w kilku szybkich pytaniach potwierdzić potencjalną niepełnosprawność intelektualną oskarżonego i wykluczyć ewentualną symulację. Pomiędzy biegłym a oskarżonym wywiązał się taki oto dialog. Jaki dziś dzień? Starczewski zastanawia się i wreszcie cicho odpowiada. Bez kalendarza to nie wiem. A jaki jest miesiąc obecnie? Nie pamiętam. Wiem tylko, że niedługo będą święta. Jakie święta? Pyta doktor Hurwicz. Po chwili zastanowienia Starczewski odpowiada. Zielone świątki. W tym miejscu przypominam, że proces rozpoczął się 30 listopada, a zielone świątki obchodzi się w czerwcu. Jeżeli więc mówiliśmy tutaj o świętach, nadchodzących świętach, to najprawdopodobniej chodziło tutaj o święta Bożego Narodzenia. Na tym zresztą skończyła się rozmowa Hurwicza z oskarżonym, nie dlatego, że Hurwicz przestał i nie chciał więcej wypytywać Stefana, natomiast na wszystkie pozostałe pytania postawione przez biegłego Starczewski odpowiadał niezrozumiale. Doktor Murwicz, tym razem bardzo podobne nazwiska, lekarz sądowy oświadczył, iż według jego opinii nie ma tutaj wątpliwości, że oskarżony Stefan Starczewski jest osobą opóźnioną intelektualnie. Jeżeli zachodziła tutaj jakakolwiek ewentualność symulacji, to jedynie dokładna analiza psychiatryczna, która oczywiście powinna być przeprowadzona w szpitalu psychiatrycznym, mogłaby ją wykryć. Sąd tutaj przychylił się do wniosków lekarza sądowego i zarządził odroczenie rozprawy.
W oczekiwaniu na wznowienie procesu Starczewski miał zostać poddany kompleksowym badaniom psychiatrycznym. Oskarżonego badał nie kto inny jak dr Hurwicz. Badanie psychiatryczne zostało przeprowadzone w zakładzie zamkniętym w Tworkach. Psychiatra orzekł, iż u Starczewskiego można zaobserwować objawy apatii i życiowego zniechęcenia. Jego funkcje umysłowe były zdecydowanie ograniczone. Mężczyzna słabo orientował się w czasie oraz przestrzeni, co można było przypisać niepełnosprawności intelektualnej. Ze względu na swoje upośledzenie mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, co czyni, jednak rozumiał, że morderstwo jest czynem wysoce złym. Tym samym według opinii biegłego Starczewski, chociaż zdecydowanie był osobą niepełnosprawną intelektualnie, mógł ponownie zasiąść na ławie oskarżonych, by odpowiedzieć za morderstwo Amalii Ciszek. Proces ponownie ruszył w czerwcu 1928 roku. Już na wstępie rozprawy obrońca Starczewskiego podważył przeprowadzoną analizę psychiatryczną, ponieważ przytomnie zauważył, że Starczewskiego uznano za osobę, która może odpowiadać przed sądem, gdyż rozumiał, iż dokonywany przez niego czyn jest zły. Natomiast psychiatrzy nie orzekli, czy oskarżony był w stanie kierować swoim postępowaniem w chwili afektu. Gdyby Starczewski faktycznie nie mógł kierować swoim postępowaniem, to wedle prawa byłby uznany za osobę niepoczytalną. Do wniosku przyłączył się obrońca Feliksa Ciszka, stwierdzając, że gdyby udowodniono, iż Starczewski zamordował Amalię Ciszek pod wpływem afektu, a pamiętajmy, iż Starczewski twierdził, iż Amalia zaatakowała go pierwsza, to jego klient nie mógłby odpowiadać przed sądem za podżeganie do zabójstwa. Ettinger składa więc wniosek o ponowne badanie psychiatryczne, które może być kluczowe dla obu oskarżonych. Sąd jednak po odbyciu godzinnej narady odrzucił wnioski obrony, po czym przystąpił do przesłuchania oskarżonych. Aby oskarżeni nie sugerowali sobie wzajemnie odpowiedzi, sąd postanowił przesłuchać ich oddzielnie. Kiedy Feliks Ciszek zostaje wyprowadzony z sali rozpraw, rozpoczyna się przesłuchanie Stefana Starczewskiego. Mężczyzna w większości powtórzył swoje zeznania złożone w trakcie śledztwa. Na pytania odpowiadał takim ledwie słyszalnym głosem, siedział odwrócony plecami do publiczności. Jego zachowanie było raczej niestandardowe. Jak stwierdził w swoich zeznaniach, Ciszek łobuz kazał zabić. Ja do Ciszka nie chodziłem, on do mnie przychodził. Przyszedł do mnie, gdy pracowałem u szewca Łopaty w roku 1927. Potem widziałem go w Sieradzu albo w Łodzi. Starczewski miał zresztą bardzo duży problem z umiejscowieniem w ramach czasowych ubiegłych wydarzeń. Był jednak przekonany, że to Ciszek kazał mu kupić nóż i zabić żonę. Oskarżony Ciszek nie przyznawał się do winy. Twierdził, że nie zna Starczewskiego i nigdy nie obiecywał mu pieniędzy za zamordowanie żony. Uważał, że mężczyzna mści się na nim, ponieważ kilka lat wcześniej, kiedy Ciszek był jeszcze właścicielem kina i sali tańca, nie chciał wpuścić Starczewskiego bez biletu. Z żoną rozstał się ze względu na trójkąt małżeński, ale jak sam stwierdził, to jego żona miała kochanka. Ciszek przyznał, że Amalia miała nieślubne dzieci, no i pomimo zawarcia przez nich małżeństwa nadal utrzymywała stosunki ze swoim kochankiem. Zanim Ciszek wyprowadził się z domu, również odwiedzał ją jakiś tajemniczy przyjaciel. Na tle majątkowym nie było żadnych sporów. Małżeństwo miało uzgodnić, że sprzedadzą sklep, a zyski podzielą po połowie. Dlatego też Ciszek próbował przekonywać, że nie miał on żadnego powodu, by zlecać zabójstwo swojej żony. Hegenhartowa z kolei zeznaje, że małżeństwo Ciszków nie było tak krystaliczne, jak wszyscy wokoło twierdzili. Wielokrotnie widziała sińce w okolicach oczu Amalii, które miały być dowodem na to, że Feliks bił swoją małżonkę. Ciszkowa miała zwierzać się, że boi się o swoje życie. Kobieta miała podobno wiedzieć, nie wiadomo skąd, że Feliks polecił jakimś opryszkom, aby ci ją zamordowali. Często zresztą miał przychodzić do Amalii z podejrzanymi typami.
Zeznania pozostałych świadków tutaj pominę, ponieważ nie wnieśli oni nic nowego do sprawy. Prokurator wnosił o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla obu oskarżonych. Sąd jednak zasądził oskarżonym mniejszą karę. Starczewski został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, a Felix Ciszek usłyszał karę 15 lat pozbawienia wolności. Ciszek załamał się po ogłoszeniu wyroku. Do końca bowiem wierzył, że usłyszy wyrok uniewinniający. Nic więc dziwnego, że postanowił wnieść apelację. Już na początku procesu apelacyjnego sprawy pokomplikowały się jeszcze bardziej. Stefan Starczewski tak ni z gruszki, ni z pietruszki postanowił zmienić swoje dotychczasowe zeznania. Zasiadając na ławie oskarżonych, wstał i wypalił. Ciszek jest niewinny, wcale go nie znałem. Istotnie byłem wynajęty do skończenia z Ciszkową, ale nie przez Ciszka, lecz przez Wieczorkowskiego. On to kazał mi oskarżać Ciszka i Wieczorkowską. Obiecał mi, że jeżeli to zrobię, to przez cały czas pobytu w więzieniu będzie mi przysyłał wałówkę. Ponieważ wiadome było, że Starczewski, chociaż uznany za człowieka poczytalnego, no nie do końca był osobą sprawną intelektualnie, to też szukano potwierdzenia jego słów. Dlatego też na salę rozpraw wezwano policjanta, który wysłuchał zeznań Starczewskiego jeszcze w momencie przebywania oskarżonego w areszcie. Mundurowy potwierdził, że oskarżony Starczewski wyznał mu, iż to nie Ciszek był jego zleceniodawcą, a jego oskarżenie, w którym całą winę zrzucał na niewinnego człowieka, było celowe. Te sensacyjne rewelacje mogły całkowicie zmienić tok dalszego postępowania. Sąd postanowił po raz kolejny odroczyć rozprawę i dokładnie zbadać nowe wątki. Sam Stefan Starczewski po raz kolejny trafił do zakładu zamkniętego w Tworkach, aby raz jeszcze zostać poddany badaniu psychiatrycznemu. Ale i tym razem biegli orzekli, iż mężczyzna jest poczytalny. Sprawa po raz ostatni trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w marcu 1929 roku. Tym razem Stefan Starczewski cofnął swoje zeznania obciążające Wieczorkowskiego i znów twierdził, że zabił Amalię Ciszek na zlecenie jej męża Feliksa Ciszka. Zapytany, dlaczego więc pomawiał męża kochanki Feliksa Ciszka, oznajmił, że bał się, iż Ciszek odnajdzie go w więzieniu i pobije w ramach zemsty. Zeznania Starczewskiego to była taka istna komedia, jednak jeżeli wziąć pod uwagę, że jego rozwój intelektualny odbiegał tutaj od standardowego, a mężczyzna był niepełnosprawny umysłowo, to nasz punkt widzenia może się tutaj trochę zmienić. Jeżeli dodamy do tego orzeczenie doktora Knopfa, biegłego psychiatry, który zauważył u Starczewskiego skłonności do patologicznego kłamstwa, będziemy w stanie bardziej tutaj zrozumieć zeznania mężczyzny i to, dlaczego one tak się zmieniały. Jego skłonność do opowiadania kłamstw i zmyślonych historii w połączeniu z defektami intelektualnymi uczyniły ze Starczewskiego świadka wysoce niewiarygodnego. Sąd apelacyjny zasądził wyrok uniewinniający Feliksa Ciszka, tym samym rehabilitując mężczyznę i oczyszczając go z zarzutów. Obecna w sądzie Józefa Wieczorkowska wiernie czekała na swojego ukochanego. Po zapadnięciu wyroku uniewinniającego wystarczyło jedynie uzyskać kartę zwolnienia z więzienia i razem wrócić do domu. Czy Ciszek jednak faktycznie był niewinny? Dlaczego Stefan Starczewski był w domu Amalii Ciszek? Czy mógł działać z pobudek rabunkowych? Miał już przecież na swoim koncie kilka wyroków za kradzież. Ale dlaczego w takim razie zbiegł z miejsca zdarzenia niczego nie kradnąc? Czy spanikował, słysząc kroki kobiety? Co w tym wszystkim było prawdą, a co było kłamstwem? Niestety ja wiem, że wy nie lubicie spekulacji, ja też tak średnio, ale no niestety jedyne, na co możemy sobie tutaj pozwolić, to czyste hipotetyzowanie. Jedyne, co nie ulegało wątpliwości, to właśnie to, że Stefan Starczewski był tym, który zamordował Ciszkową. Dlatego też sąd apelacyjny zatwierdził wyrok wydany przez sąd okręgowy. Stefan Starczewski najbliższe 10 lat miał spędzić za więziennymi murami. Czy był to wyrok sprawiedliwy? Czy Starczewski powinien zostać umieszczony w więzieniu?
A może jednak jego miejsce było w zakładzie psychiatrycznym? Zostało bowiem przecież udowodnione, że mężczyzna nie był pełnosprawny intelektualnie. Na sam koniec tej historii chciałam wam powiedzieć, że nie wygląda ona tak, jak chciałam, żeby wyglądała, ponieważ natrafiłam na bardzo dużo przeszkód w trakcie realizacji tego odcinka, zarówno w trakcie jego przygotowywania, jak i nagrywania. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, pewnie wiedzą, ci, co nie, to chciałam wam powiedzieć, że w trakcie przygotowywania tego odcinka niestety dosyć poważnie się rozchorowałam. Dodatkowo zawsze natrafiałam na jakieś utrudnienia w momencie, w którym chciałam wam ten odcinek nagrać. Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu, że jest on pocięty dosyć mocno. Chciałam wam też również zrobić zdjęcia ulicy Żgowskiej, tego jak wyglądają teraz te budynki, o których mówimy. No ale tak jak wspominałam, przez moją chorobę i przez to, że do tej pory można powiedzieć jeszcze mam trochę gorączkę, nie byłam w stanie wyjść z domu, natomiast oczywiście obiecuję wam, że jeżeli chcecie takie zdjęcia zobaczyć, to ja jak tylko wyzdrowieję do końca, to udam się na spacer i obfotografuję wam wszystkie te kamienice, o których dzisiaj mówiłam. Mam nadzieję też, że nie słychać po moim głosie, że jestem jeszcze dosyć osłabiona. A nawet jeżeli słychać, to mam nadzieję, że to wam jakoś wyjątkowo nie przeszkadzało w odbiorze tego materiału. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii, dziękuję wszystkim moim patronom, dziękuję wszystkim osobom, które zostawiają po sobie łapkę w górę, piszą komentarz, i oczywiście wszystkim tym, którzy wspierają mnie na Instagramie. To jest naprawdę wspaniałe, że w niektórych momentach wchodzę i wiem, że was tam mam. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem wkrótce. Już tym razem bez takiej chrypy, mam nadzieję. Do usłyszenia. Pa.